Cześć tu! I tato, siemanko, niezłe wdzianko, albo kolanko, albo śniadanko, albo pipopopopopopopo. Okej, coś dzisiaj zupełnie nowego na naszym kanale, bo... Nagrywamy Robloxa. Robloxa. Niektórzy z Was bardzo chcieli. Spróbujemy, nagrywamy na telefonie. Oluś pokaże dzisiaj w symulatorze. Coś najpierw zaczniemy od symulatoru kopania, tak? A później wejdziemy może w jakiś inny. Jak Wam się będzie podobało, to zostawiajcie łapki w górę, tak. Subskrypcję, kto jeszcze nie ma zaznaczony, i dzwoneczek, żeby Was powiadamiało, że jest nowy? Konkurs. Nie. Filmik. Just fine. Ej, konkurs. Nowy filmik. Więc umawiamy się tak, że jak będzie 100 łapek w górę, to nagramy kolejny Roblox. Tak? Porządelu? 100. Nie, musi być 150. Dobra, 150. 150. Jak będzie 150 łapek w górę, nagrywamy kolejny Roblox, bo nie wiadomo, czy Wam się będzie na sposób grania Olusia i sposób komentowania tatusia podobał. No dobra, szkoda gadania, więcej grania, czyli widzimy się za sekund pięć. No i jesteśmy gdzie, Oluziu? W symulatorze kopania. Symulatorze kopania. O co chodzi w tym symulatorze kopania? Tutaj właśnie trzeba kopać. Kopać, a co dzięki kopaniu masz? No takie widzisz, że tutaj mi się zapełnia. A, zapełnia. Za to idę właśnie, o widzisz tutaj i sprzedaję. Właśnie. A i za to masz pieniążki. Ja za pieniążki kupione możesz kupować nowe rzeczy do kopania na przykład? Tak? Tak. Ale czasami mi brakuje na przykład pieniążków. No to musisz więcej zbierać. Tak. Trochę, wiesz co mi to przypomina to kopanie? Co? Trochę jak w Minecrafcie. Ale jak tak głęboko będziesz kopał, to jak wyjdziesz na górę? Tatuś. Jak mi się zapełni plecak, no, to ja będę miał tutaj taki przycisk, mhm, i że jak go kliknę, to się tepnę tam i odpłacę pieniążki. Ale to musimy kupić jak najlepszą rzecz do kopania, żeby szybciej kopał. Aha. Prawda? A dobrze kombinuję. Kupiłem, bo z niego kiedyś grałem w tym symulatorze. A to w symulatorze się zapisuje to, co kiedyś zrobiłeś, tak? Ale w Tycoonie nie. W Tycoonie nie. W Tycoonie w ogóle. Aha. Skrzynka. A może jest jakiś skrzynka sposób? Skarby. A tu też są skrzynki. O, i były pieniądze. Super, rozko. No, sel. Może sprzedać. O, dobra. Dobra. I widzisz? No, masz 4000. Znaczy 8400. Ale nie jest tak mnie na razie. Ja sprawdzałem to ostatnio. Tak? A ile potrzebujesz? No i zobacz. No. Najpierw na kilo zobaczymy, dobrze? Kilo. Ona kolejny. O, widzisz? 32 tysiące. No, sporo masz zbierania, chłopie. Exit. A wiesz, bo tutaj też są, jak dobrze kojarzę, takie plansze, kto ma najwięcej pieniążków w danej grze, na danym symulatorze i kto jest na którym miejscu, prawda? Tak. Dobra, ale to idź może chwilę pokop. A tam ktoś do ciebie macha? Nie, to jest tylko, to nie jest gracz. To jest, wiesz, takie to czasami. Aha, ale coś może można. Wow! Potem mój tu, no co? Aha. O, zobacz, już czarne tak są. Czyli a za czarne się więcej dodaje? Dostaje, znasz się? Tak, tutaj są takie rudy, widzisz? Mhm. Tu jakieś kości były chyba. To była ruda kość. Pewnie dinozaurów. Tak. Okej, okay, ostro. Dobra. Op. Ale wiesz co, będziemy musieli chyba przejść w jakiś inny symulator. Wiesz czemu? No żeby było ciekawiej, bo tak jak kopiesz i tylko spadasz, to chyba jest mało ciekawe. Coś musisz robić, nie? Przecież jak oglądasz jakichś tam youtuberów i grają w Robloxa, no to nie patrzysz tylko jak on kopie i spada w dół. Tatuś, no. Mam symulatory, których nie wiem jak się nazywają, nie wiem gdzie znaleźć. Aha, to jak wy wiecie, jakieś super symulatory, w które byście chcieli, żebyśmy zagrali, napiszcie nam w komentarzu, jaki symulator. Kupuję. Tylko pamiętajcie, że gramy na telefonie. Czasami go przyjmują na przykład różni rodzice. Na przykład jeden raz go przyjęli Noob SpongeBob. Noob. Czyli nie taki prawdziwy. Aha, rozumiem. Czyli do jakiegoś tak jakby mimo wszystko serweru. Nie, gdzie serwer. No ktoś to musi gdzieś być w przestrzeni internetowej, tak, na jakimś komputerze, ktoś to musi trzymać i tak dalej, więc to też jest jakby serwer. To się bardzo długo kopie, widzisz? A zobacz, za ile to się dostaje. No. Widzisz? A to się za dwa kończy. Dobra.
No ale to tak długo będziemy kopać, czy coś może porobimy, coś innego zrobimy? Co ty, Olusiu, chcesz, to w innym symulatorze. W innym symulatorze? Dobra, to wykop tak, żebyś mógł to sprzedać. I zajrzymy do czegoś innego, jakiś symulator, który lubisz, tak? Dobra, Pończusiu? Okej, Osko. Super, Osko. Ile masz już zebrane? Gdzie ty masz to, co masz zebrane? Muszę 2000. A, 2000 musisz zbierać, żeby wyjść. No dobra, to dokop, żebyś miał końcówkę. I może na coś innego starczy, coś tańszego, żeby kupić. Nie wiem. No to zobaczymy jeszcze, tak? Pójdziemy do sklepu, ok? W porządku? O, tutaj jeszcze ruda. Uj. Oj, złoto. Złoto. A się tu kopie. On musi rękę czyć. I to się, wiesz, przez co? Przez co? To, że on tak trzymał właśnie to. Mhm. Okej, okay, jasno. Dobra, i lecimy na... O! Ktoś tu wpadł do ciebie. Wiem. To jest moje dziecko. Ale tu się nie bije, nie bijecie, nie? No tutaj nie da się bić. No to bardzo dobrze. Ja lubię pokój. No, jeszcze trochę. Dobra, o, za 700 coś ci wpadło? Mhm. Co to było za 700? Znaczy, jak sprzedam to. To mi da 700. O, to za 250. Ale nie, wykopaję za 200. Od tego nie mogę, bo mam za słabą. O. Tam była taka ruda jedna. Zauważyłem, że ty masz plecak, a on chodzi z takim workiem, gdzie zbiera. Bo on ma lepszy pewnie. A może więcej uzbierać? Hmm. Dobra, ile? Już 1800. Jeszcze chwilę i wskakujemy sprzedać i zobaczymy, czy coś będziemy mogli kupić i lecimy do jakiegoś innego symulatora. Dobra. Tak? Mhm. Dobra. Właśnie. Jak coś? Otworzyliśmy swojego Discorda, serwer. Oluzi tatuś się nazywa. Link macie w społeczności, możecie dołączyć. Mile wszyscy widziani. Oczywiście zachowujemy porządek. Jesteśmy grzeczni i nie obuzujemy. Dobra, cel. Miałeś cel. Ten cel i dobra. Zobaczę, czy coś możemy kupić. Dobra, idź zobacz. Masz 20 tysięcy. A to co to są za skrzynki? Skrzynki to są. No ale do czego te skrzynki? No za nie się pani tak staje. Aha. Może coś jest ukryte? Kup tą czerwoną. Dobra, kup tą czerwoną, zobaczymy. Nie mają tylko. No. Mam kliknąć. Buy one. Jeden chyba. Tak. Bo jeden kupujemy. Dobra, kupiliśmy, bo 10 tysięcy nam zostało, mieliśmy 20. I co nam zostało? No nie wiem. Ty się na tym znasz, ja się nie znam. Ja też nie wiem, co nam to dało. Napiszcie w komentarzach, co nam dał ten blok. A tu masz te bloki, poczekaj, może trzeba je zbierać. O, masz jeden. Tak. I co nam to daje? No poczekaj, bo wyszedłeś. O, to jak w to się klika, to polskim. Nie wiem, o co chodzi? A ty wiesz, o co chodzi? No, czyli nie jesteś taki dobry w tą grę, jak nie wiesz, tatuś, o co chodzi. Tatuś, no, ja w tym symulatorze byłem bardzo mało. Bardzo mało. Aha. Dobra, to teraz wychodzimy, tak? Nie wpadaj już. No co ty? Ale musisz włączyć dźwięk. No dobra, ale to. Ale tu się nic. A czekaj, jak przekręcimy? Też nie. Dobra, to zaraz wracamy. Pa, hej, pa. No i jesteśmy teraz w Bentena. W Bentenie, w symulatorze Bentena. Benten. I można tu wybierać postaci. Czyli ty się możesz zamieniać w postacie. Nie, chyba możesz te, co masz na... pewnie resztę musisz kupić, tak? Nie, chyba nie. I o co tu chodzi w tym symulatorze? Trzeba poszukać jakiejś misji do wejścia. Aha, czyli tu są normalnie misje, tak? W normalnej grze, tak? Przeczytaj to. Fly the bomb back to Steam's might ship before. Latać za bombami? Nie wiem, o co chodzi. No, a wiem, o co tu chodzi. Tak? To jest taka misja. Ale jej nie. Jej nie chcesz. Taki... Okej, okay, Jasko. A tam jak pójdziesz do tego, teleportujesz się gdzieś? Zobacz. Nie, to możesz do misji. Do misji? No to teleportuj się. Zobaczymy. No nie będę ten misji. Easy. Weź easy. Zobaczymy, o co w niej chodzi. Tutaj jestem innym za.
jesteś tym nie lodowym, tylko zapomniałem. No lodowym właśnie. Lodowym? Z lodowym. O, jakieś śmiechy, chichy. Wie dlaczego tak jest? A uderzaj w te, nie wiem, skały. To możesz uderzać? Nie możesz. O nie, widzisz, jak przechodzisz przez nie, może musisz przez nie przechodzić. Ale nie tatuś, bo to jest taka specjalna, to jest checkpoint. A, to jest checkpoint, aha, okej. Okay. Tak, tylko jedno. Dobra, okay, myślałem, że przez wszystkie trzeba przechodzić po kolei. Dawaj, dawaj. Widzisz, tego nie mogę dotknąć. Dobra, pokażę ci na przykład. O, no ale to po co wpadłeś w to? No zobacz, odrodzę się tam przy tym krysztale, widzisz? Aha, okej, okay, rozumiem. I widzisz, to właśnie nie można spać. Nie można. I co tam się dzieje, mój drogi kolego? I? Tutaj muszę bardzo uważać. Bardzo uważać. O, kolejny kryształ będzie czekał. Czyli tu chodzi głównie o to, żeby nie wpadać, nie dotykać. Teraz tu będziesz musiał skakać, tak? Czyli taka zręcznościówka, no spoko. Całkiem. Ale to będzie potem bardzo trudne. Bardzo trudne? Mega trudne. Tak myślisz? No, i ja to przechodziłem, tata. Nie gadaj, poważnie? Ja to przechodziłem. Ale się ani razu tego nie udało. Nie udało ci się przejść? To było za trudne. A może wybierałeś trudniejszy poziom, a ja ci wybrałem easy. No, ja najpierw wybrałem pierwszy raz, jak zagrałem to 20, ale potem zrozumiałem, że 20 to jest bardzo trudne. Aha. I potem wziąłem sobie piątki i nadal nie przeszłam tego. Rozumiem cię. Okej, okay. Pamiętajcie rzeczywiście o łapka w górę. Subskrypcji. I dzwoneczku i minimum 110 łapek, tak? 110 mówiłeś? 150. A, 150 łapek w górę, żeby były kolejne Robloxy, do których może się lepiej przygotujemy. Bo myślałem, że Oluś to wymiata, a tymczasem czegoś nie wie, się okazuje. Zgadza się? Tak, Oluniu? A to przed chwilą tamtych dwóch to byli inni gracze, którzy też tak, przychodzą? To są inni gracze. Aha. Tutaj też inni gracze grają. Dobra. Ojej, ciuć mo. No już nie chciało ci się iść naokoło, tylko musiałeś na skróty. No można. Otworzę komuś, tutaj idę. Dobra. Tu trzeba iść. Leć. O, tędy widzisz? No, tędy widzę. Dlatego powiedziałem, śmiałem się, że chciałeś pójść na skróty. O, checkpoint kolejny. Checkpoint i tam kolejny, o nie. O, to musisz. Ale dość proste. Ciekawe, czy na trudniejszym poziomie co jest trudniejszego? Na dwudziestym poziomie to jest tak trudno. Ale tam nie było 20, miałeś do wyboru poziom. Easy, normal albo hard. Czyli poziom bardzo łatwy, normalny, albo bardzo trudny. No to ja jeden raz wybrałem hard. Hard. No to czemu mówisz 20? Bo tam było na tym... No dobrze, a czym się to różni? Są, nie wiem, te skały się ruszają, albo są przeciwnicy się pojawiają? Nie. To po prostu jest więcej tej maści. A, więcej jest przeszkód, tak? I więcej przeszkód. Kumam, nadążam. Dobra. A wiesz, że mamy jednego widza. V9, bardzo ci dziękujemy, że ogarniasz nam Discorda, że nam pomagasz. Bo nam poogarniał wszystko, tematy zrobił i tak dalej, różne inne dziwne rzeczy. Bardzo ci dziękujemy. I on podobnież gra w Robloxa od 2017 roku. Muszę się go zapytać, ile on ma lat, że on tak wcześniej grał. Chyba, że ma lat na przykład, nie wiem, 11, zaczął grać, jak miał, ile? 4 lata wstecz? O, tatu, 11. Przeszedłem. Jakie przeszłem? Przeszedłem się, mówi, nie mówcie. Przeszedłem, tatuś. No to super, Oskodlotosko. To na dzisiaj tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczonka. Zostawcie mega łapek w górę. Jak będzie 150, to jedziemy dalej. I 100. Czego? 150 łapek minimum. W ogóle chciałem wam powiedzieć, że ciężko nam się dzisiaj nagrywało, bo tatuś się troszkę denerwowało, bo tu nie włączyliśmy, znowu tam nie włączyliśmy, ale w końcu nam się udało, tak? Bo na szczęście kochamy się bardzo i sobie nawzajem pomagamy, tak? I najważniejsze, co jest w kręceniu naszych filmików, żebyśmy się dobrze bawili. Tak jest. O tym mamy nie zapominać. Wy też nie zapominajcie. Ale jak już ktoś jest taki bardzo dobrym youtuberem, to nie polega na zabawie. Wiem, no to już jest zwykła praca, tak naprawdę. A my na razie się bawimy. Może kiedyś będzie praca, może twoja, jak będziesz chciał, będziesz zarabiał i tatusiowi będziesz wysyłał pieniążki, jak będzie na Karaibach. Okej, okay. Trzymajcie się, buzi, pa, hej, pa. Możesz wyłączyć telefonem. Tu, gdzie kamerki, pamiętaj, zawsze musisz tu.